Cześć, cześć, witajcie na kanale na i ja jestem Pabellus. No to jest oczywiście kolejny odcinek Supermarket Simulator i nasz sklep, sklep pod mokrą smerfetką yy, mamy proszę Państwa otwarty yy, nasz, yy, nasz przybytek. No i jak widzimy na koncie już yy, przekroczone 40 tysięcy. Więc bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o magazyn to... Są produkty, których już nie ma. <laughs> I są produkty, które jeszcze są. Miarę, miarę. Zobaczymy ile uda nam się uzbierać tutaj po tym dniu. Zakładam, że w okolicach 48 tysięcy powinniśmy na spokojnie mieć. Aczkolwiek różnie to bywa. Brakuje trzech koła. Jest godzina 14. Do 21 no jeszcze troszkę, natomiast no, to tak na dwoje babka wróżyła. Te 8000 zapasu jakby było, to myślę, że jeszcze na spokojnie byśmy sobie poradzili, natomiast trzeba oczywiście brać pod uwagę fakt, że no, jak teraz żeśmy nie, nie, nie uzupełniali stanów magazynowych, tak? tak później no może to trochę kosztować, więc trzeba będzie delikatnie, delikatnie to co będzie brakowało no to oczywiście kupować, a potem jak coś tam jeszcze zostanie no to wtedy uzupełniać zapasy z produktów, które się kończą załóżmy, tak, że na magazynie załóżmy jeden karton został czy, czy coś w tym stylu więc taki mam plan, zobaczymy na ile uda się go zrealizować My tymczasem dobijamy do 46 tysięcy. I godzina 16. Dobra, 46 już jest. Jeszcze dwa koła. I mam nadzieję, że to się uda. Oczywiście, tak czy inaczej, rozbudowujemy się dzisiaj. że tamten kolejny, kolejny segment tam gdzie kropka to, to, to będzie wykupiony no to jeszcze jeden zostanie no myślę że damy radę tylko że na ten kolejny to tam trzeba będzie 52 tysiące z tego co pamiętam to to ojejko, to tu było ciężko to uzbierać Jakoś to się udało. Yy, sprzedając również poza nagraniami. Natomiast jeśli mowa o, o, o 52 tysiącach, to ja nie wiem, ile ja czasu miałbym tutaj spędzić, żeby to uzbierać. A później jeszcze 20, tam chyba dwa koła. Yy, jeżeli się nie mylę, na licencję. Nie? Tylko, że zaraz. Jak, jak, jak to tam wyglądało? Zerknijmy. A, i zobaczmy rachunki, bo tutaj. Łoty, panie. No, to chyba się pożegnaliśmy z 48 tysiącami. Yy, licencja. 22 tysiące. No, od 70. poziomu. Ej, kurde. Z tymi rachunkami cholernymi to nadało. No, bo to widzicie, bo to tak właśnie. Poza nagraniami to, to ja otwieram sklep i idę gdzieś coś robić poza studio. Więc to takie właśnie jest. No ale nic, no dobrze. 45,5 tysiąca. Godzina 20. Nie wiem, czy do 47 w takim razie dobijemy. Myślę, że powinniśmy na spokojnie. Eee, bo to już praktycznie 46 tysięcy jeszcze przed 21, a myślę, że jeszcze troszeczkę po 21 tam ludzi dobije. O, jest szansa, jest szansa. Już 46 100, chłopaki dokładają towar, uwijają się. Jest 21. My mamy 46 tysięcy. Eee, prawie 300 I trochę jeszcze klienteli jest Więc trzymajmy kciuki Za te 47 Dobra, ale fajna ta 46,666 <grywia> Przez chwilę było no, Ale jak będziecie dziubaski tak mało kupować To Niecałych 300 brakuje. Nie, no bez jajno. Dobra, trochę jeszcze klientów wchodzi. Przekroczymy 47. No i pięknie. No dobra. Czyli coś już tam... Coś już tam wiemy. Ilu tam jeszcze gamoni jest? Czwo, czterech chłopa? Tam dziewczyny żadnej nie widzę. No trochę nabrali. Zwłaszcza tam w środku tu. Dobra, elegancko No okej, okay. no ten za 200 z hakiem nie kupi Ale... <laughs> no Wiecie co, myślę, że to jest akceptowalne dla nas tutaj? No 48, co prawda, nie, nie udało się. 6,200 słabiutko. Ale w takim wypadku, my oczywiście po uprzedniej zapłacie rachunków, po, po opłaceniu rachunków. Możemy wykupić kolejne, kolejny segment 4 na 4 za 40 tysięcy, co jest po prostu skandalem, ale. No, ale kupmy, bo nie mamy innego raczej wyjścia. I zostało nam 7353 dolarki. No i tutaj mamy kolejne, jakby, kolejne miejsce. Teraz pytanie, jak jakby jak to zrobić, żeby było dobrze? Kurde. Jakby to zrobić. No właśnie. To nie jest taki a Ani hip hop. Bo gdyby tutaj było ciut więcej miejsca, yy, to by można było w tę stronę przesuwać. Ale nie ma. A zatem. Hmm, a zatem. Pytanie. Czy ja. Jestem w stanie zmieścić tutaj dwa regały. Chyba tak. No chodź, chodź. Dobra. Mm. Co my tutaj w ogóle mamy? Mhm. Tutaj jakieś macaroni. Ja myślę, że w takim wypadku to ten chlebusz tu... Aha, nie jestem w stanie zmieścić. Tak. No to się ucieszyłem trochę niepotrzebnie. Okej. Okay. No to w takim razie ciut inaczej bym to ustawił. Ten niech idzie na razie na bok. To z, ten też niech idzie na bok. O. Natomiast tego to bym ustawił gdzieś, jakoś, może jakoś tu. Mhm. Tego bym przesunął. No ale o co Ci się rozchodzi? Aha, <laughs> rozumiem. Po prostu nie jest za głęboko wsadzony. Tego trochę wyrównajmy. Dobra. I teraz tego bym tutaj dosunął. No, jeszcze chyba się da. Ej, kur, kurczę, ono tutaj. Dobra. No dobrze. I teraz w takim yy, wypadeczku to bym ustawił w ten oto sposób. Ten chleb bym ustawił tutaj. Staram się, żeby było w miarę równo, ale to cholerstwo nie chce współpracować. No powiedzmy, dobra? Teraz tak, te ciasteczka, jakby te ciasteczka można było, ale gdzieś załóżmy. No dajesz. O, tak bym to zrobił. Chcę po prostu to stąd pozabierać, bo, bo jest ciasno. Tego na razie postawmy tu, eee, tego damy tutaj, no dobra, a ten? Hmm. A tego gdzie? A tego można by tutaj postawić. O i, i tutaj jest taki zakamarek. O. Można się chować, można się bzykać. <głos> <głos> na terenie supermarketu. Kto bogatemu kuzi ma zabroni. No i mamy ciut więcej miejsca. Mamy ciut więcej miejsca. Lodówkę można było tam przestawić, ale nie. Na razie nie. Ja jeszcze czekam na tamten segment. Będę oczywiście zbierał pieniądze, żeby go wykupić. Yy, około tam nieco ponad półtora levela zostało do 70, więc to na, na spokojnie. Natomiast ciekawy jestem, czy względem jakby yy, tutaj tej rozbudowy, którą żeśmy poczynili, to czy przybędzie mi więcej klientów? Mam taką nadzieję. Ale my tymczasem musimy uzupełnić braki. Więc teraz tak. Niebieskiego śrubaksa. Sól, pieprz. Ehm, mąkę to bym sobie jeszcze podarował. Zobaczmy, czego tu brakuje. Tego bym dokupił. Dobra, wybielacz jeszcze by styknął. Tutaj to by styknęło. Papier toaletowy. Mm, różnie z tym bywa. Piweczko jest. Łycha jeszcze jest. Kegi. No właśnie. Kegi to muszą być na full, bo one się kończą szybko. Tutaj jeszcze byśmy podołali, myślę. Soczki pomarańczkowe jeszcze mamy Tutaj chyba raczej nic nie będzie trzeba kupić Na tym mleku możemy spróbować przejechać Ile sera maniakela zostało? Jeden karton to trochę za mało Wezmę dwa i mozzarellę raz K Tej kawusi zabrakło Tutaj bym dwa kartony domówił, yy, dwa kartony tego cukru, to samo tu, czego tu brakuje, chilioski, no to to może na razie zostać, jak tam chleb, yy, domówimy. No i dobra, yy, tutaj coś, tak, te logiki. Ciasteczka Ciasteczka nie, ale czekolady domówię I ciucierki, karamelki Dobrze Frytki Zresztą mamy dwa kartony Ale to frytki schodzą w miarę No i dobra, no i tutaj No i właśnie Paluszki Widzę, że to schodzi, to domówię Sushi, zobaczmy jak sushi Cóż jest. No, pytanie za ile, drodzy Państwo, za ile? No, mieścimy się 45. E, produktów mieścimy się chłopaków, tylko za zapauzujmy i porozkładajmy to. Dobra. No i dobrze. Odpalmy ich i co? Ruszacie do boju chłopcy? Ruszają. O. A ten to w ogóle nawet kuźwa nie pofatygował do tego ma magazynu, tylko na wyczarował, z dupy wyciągnął karton. No i zadowolony z życia swojego. I taki miglanc. Hm. No i dobrze, niech oni uzupełnią towar. A Jak rozumiem, to wyście się już napracowali, tak? Czyli wy nie macie już nic do roboty? Mhm. Koleszko, a ty? No dobrze, to otwieramy i zobaczymy. Będziemy patrzeć. To jest i tak tymczasowy układ, po prostu tak, żeby tutaj nie było jakiegoś wielkiego tłoku. Później, oczywiście, to znowu ulegnie zmianie po wykupieniu tego kolejnego segmentu. No to będziemy przebudowywać. Eee, tym bardziej, że dojdą nowe produkty, więc no, to znowu będzie zamieszanie, znowu będzie eee, pierdolnik. No i to takie, o, właśnie. No i co? Coś wzięłam musrakę? Chyba ta. No to powodzenia. Koleserka. No i dobrze. Czy my jakieś rachunki.? Czekajcie, rachunki płaciliśmy, nie? Dokładnie. 22 koła. Ja ciężarz kręcę. Dobra. Ale towar na sklepie jest. Możemy sprawdzić, bo już tak nie chodziliśmy, nie patrzyliśmy, ale możemy sprawdzić, bo jeżeli się okaże, że. Że jednak czegoś nie ma. Ale nie, wszystko... zobaczmy. To, to, to jest bardzo dobrze zatowarowany sklep, to naprawdę. To tylko pozazdrościć. Wiecie, taki kącik jakby tutaj zrobić, to by mogła stać chemia, nie? W takim kąciku, załóżmy, ewentualnie. No nie, no chemia. Ale wystawkę, słuchajcie, i reklamę dla sklepu monopolowego to mamy zajebistą. Bo to z za witryny widać tutaj przy kasach, co stoi. Także powiem szczerze, całkiem nieźle. No i teraz tak, no bo w końcu nam się ten sklep powiększy o ten kolejny segment. No i trzeba by pomyśleć, co począć z kasami. Bo można by dla przykładu yy, można by dla przykładu słuchajcie ogarnąć kasy na zasadzie lustrzanego odbicia. Yy. To by nie był głupi pomysł nawet. To by nie był głupi pomysł. Czyli powiedzmy jak stoi ta kasa nie, to tutaj z drugiej strony postawić też kasę. Aby sobie klientela przechodziła z jednej z drugiej strony. Chociaż tak jak jest, to też nie jest źle. No nic, będziemy patrzyli. Jak na razie, szanowni państwo, mamy ponad 5000 dolarków na koncie. Hmm, oczywiście będziemy delikatnie, sukcesywnie odrabiać zapasy w magazynie, tak żeby tam. Wiadomo, nie zabrakło. Bo chłopcy muszą mieć z czego wystawiać. Jak nie będzie w magazynie, to będzie jeden wielki lipton. No i oczywiście będziemy dalej zbierać pieniądze na coś. Teraz w zależności od tego, na co uzbieramy, no to, no to podejmiemy decyzję. Bo wbijanie się w nowy towar nie wiem, czy ma racji bytu, nie? Znowu, dla odmiany, chcę zobaczyć, ile klientów przybędzie po, dzięki tej rozbudowie, którą żeśmy teraz poczynili, ale to wszystko zobaczymy później. Ja tutaj, nie, ja tutaj już będę kończył odcinek, nie, nie, nie czekam na zakończenie dnia sprzedażowego, ze względu na fakt, że będziemy mieli jeszcze ku temu wiele okazji, żeby, żeby to sprawdzić. Natomiast piszcie oczywiście, jak wam się tutaj widzi ta rozbudowa o ten kolejny segment, jaki sens ma w ogóle rozbudowa tego sklepu i tak dalej i tak dalej. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. pa. pa.